Jest koncepcja zagospodarowania terenów po kopalni Mysłowice. Ze wstępnych planów wynika, że ma tam powstać ambasada śląska, tereny rekreacyjne, sala koncertowa i przestrzeń gastronomiczna. W drugiej połowie 2024 roku miasto będzie starać się o dofinansowanie do realizacji tej wizji. Karolina Komada. Tereny po kopalni węgla kamiennego w Mysłowicach, która została zamknięta w 2008 roku, mają zostać zrewitalizowane. Plany są znane od dawna, ale teraz jest już konkretna koncepcja. Na całym tym terenie, który mieliśmy do opracowania, czyli 4 hektary, tworzymy miks różnych funkcji. Będzie to przede wszystkim część gastronomiczna, będzie część, która będzie związana z promocją i tożsamością śląską. Będzie bardzo dużo przestrzeni rekreacyjnej i przestrzeni wspólnej dla mieszkańców. W koncepcji uwzględnione jest Muzeum Pierwszego Powstania Śląskiego, tereny zielone, hotel, centrum aktywności ruchowej i rozrywki. W środkowej części, czyli takie serce tego terenu, to jest najważniejszy obiekt, który tutaj planujemy. To ma być Śląski Dom Kultury, my też ją nazywamy Ambasadą Śląską. No i to ma być wyjątkowy obiekt, który będzie pełnił różnorodne funkcje, ale związane z promowaniem tożsamości i dziedzictwa śląskiego. Miasto przejęło tereny po kopalni od SRK w 2021 roku. Od tamtej pory trwają dyskusje na temat jego zagospodarowania, ale i tak na końcu wszystko będzie zależeć od pieniędzy. Można tylko i wyłącznie oczekiwać możliwości pozyskania środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, kolejnych środków, bo te 7,5 miliona, o których mówiłem, to są środki już wstępnie przyznane miastu. Mamy już przyznane 49 milionów na drogi dojazdowe, więc uważam, że to jest kapitalny początek. A oprócz tego też należy pamiętać, że to jest teren, który będzie trzeba oddać po części w ręce przedsiębiorców, firm, które chciałyby tam inwestować. Rewitalizacja terenów pokopalnianych to jeden z kilku dużych projektów, które są planowane w Mysłowicach. Urzędnicy chcą zmodernizować miejsca, które nawiązują do wydarzeń historycznych, zaczynając od odbudowania całej Pierzei Północnej Rynku, aż po zagospodarowanie Trójkąta Trzech Cesarzy. Jest to tam dużo zieleni, dużo miejsca na różnego rodzaju aktywności, które tam zostały zaprojektowane. No i też przede wszystkim takie miejsca historyczne, które upamiętniają ten styk Trzech Cesarstw. No i też pewne wydarzenia, które tam miały miejsce. Ale jest to piękny teren do takich tak naprawdę wycieczek turystycznych. W połączeniu z Muzeum Stacji Emigracyjnej, z Muzeum Miasta Mysłowice, to już jest naprawdę ciekawy, bardzo ciekawy projekt. Muzeum Stacji Emigracyjnej będzie otwierało drogę do promenady. Miejsce ma nawiązywać zarówno do emigracji, jak i do obozu pracy Rosengarten, który tam funkcjonował. To jednak na razie tylko plany, które nie wiadomo czy i kiedy zostaną zrealizowane.